Ekscelencjo, księże biskupie Edwardzie, pasterzu Kościoła Kaliskiego, ekscelencje, czcigodni kapłani, drodzy alumni, kochane siostry zakonne, kochani ojcowie i bracia oraz inne osoby konsekrowane, wraz z waszymi przełożonymi, którzy świętujecie dziś diecezjalny dzień życia konsekrowanego. Czcigodny ojcze dyrektorze Tadeuszu, drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, łączący się jak zawsze z nami w ten pierwszoczwartkowy wieczór modlitwy, drodzy słuchacze Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, kochani bracia i siostry w Panu, których przyprowadziło do tego sanktuarium światło Matki Boskiej Gromicznej. Za kilka dni, 7 lutego, będziemy wspominali błogosławionego Piusa IX, najdłużej po świętym Piotrze panującego w historii papieża, 32 lata. Był to następca świętego Piotra, któremu nie były obojętne sprawy Polski, nieistniejącej wówczas na mapach Europy. Szczególnie w czasach powstania styczniowego, choć dezinformowany przez wielu ambasadorów, pozostał wierny narodowi polskiemu, za który modlił się wielokrotnie. W kwietniu 1864 roku, poruszony represjami po upadku powstania styczniowego, prosił publicznie Boga w modlitwie za Polaków takimi słowami: módlmy się, bracia, aby ci biedni katolicy, którzy są oddzieleni od swoich parafii i domów, a prowadzeni są na wygnanie do niegościnnych ziem, nie z inną pociechą religijną, jak tylko z towarzyszeniem ich anioła stróża, pozostali niewzruszeni w wyznawaniu Jezusa Chrystusa. Modlił się papież, błogosławiony Pius IX. W ten sposób po raz kolejny dzisiejsze słowa Łukaszowej Ewangelii wypełniały się w historii Kościoła i narodu polskiego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Nawet klęska powstania styczniowego i ogromne represje carskie nie zdołały stłumić ducha narodu polskiego. Moi kochani, wspominam o tym dzisiaj, bo wydarzenia sprzed ponad 150 lat łączą się nierozerwalnie z obchodzonym przez nas Dniem Życia Konsekrowanego. Powstanie styczniowe dla wszystkich zakonników w Królestwie Polskim, na którego terytorium leżało także piękne miasto Kalisz, zakończyło się nocą z 27 na 28 listopada 1864 roku, kiedy do klasztornych furt zakołatali oficerowie i carscy żołnierze, by ogłosić i wyegzekwować ukaz cara Aleksandra II o reformie klasztorów. I większość klasztorów w Królestwie Polskim została wówczas zamknięta. Wydawało się, że życie zakonne na ziemiach polskich dogorywa i nigdy się już nie odrodzi. Tymczasem Bóg nie pozwolił, by zapanowała ciemność, jak w Egipcie, owładniętym nienawiścią władcy, by zgasły wieczne lampki w klasztornych kaplicach. Jak w malachiaszowym proroctwie, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, wysłał swego anioła, aby przygotował drogę na nowe czasy, w których nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. W ciszy kapucyńskiego klasztoru w Zakroczymiu, za kratkami wielkiego konfesjonału, który przypominał trzydrzwiową szafę, przez 28 lat siadywał co dnia
mnich, który okazał się mózgiem wielkiej operacji odbudowy życia zakonnego po powstaniu styczniowym. Był nim błogosławiony Honorat Koźmiński. Mówię i przywołuję tę postać, bo przypada w tym roku setna rocznica śmierci tego wybitnego zakonnika, bo przecież jest ogłoszony rok jemu poświęcony. Moi kochani, błogosławiony Honorat był przekonany, że nawet w czasie czarnej nocy dyktatury carskiej trzeba być znakiem sprzeciwu. A ten sprzeciw można wyrażać nie tylko strojem, habitem zakonnym, ale nade wszystko cierpliwą pracą i modlitwą. W Moskwie, daleko od Zakroczymia, chyba nikt nie przypuszczał, że jakiś zakonnik, ukarany 50 latami internowania, będzie w stanie walczyć o moralne i polityczne odrodzenie Polski. Nikt nie przypuszczał, że jego szalony pomysł odnowienia życia zakonnego się powiedzie. Zainicjował bezhabitowe wspólnoty zakonne, których życie nie toczyło się w klasztorze, ale wśród ludzi. Życie zakonne, pisał ojciec Honorat, nie polega na klasztorze i habicie, ale polega ono na doskonałej miłości Boga i człowieka. Tak, to nie habit czyni mnicha, ale wewnętrzne pragnienie odnowy świata, by światło Ewangelii nie stało pod korcem. I w ten sposób 26 nowych, ale ukrytych zgromadzeń zakonnych zaczęło wielką odnowę i przygotowanie Polaków na niepodległość. Niczym aniołowie stróżowie miast, siostry i bracia zakonni zaczęli wnikać w struktury życia społecznego i kulturalnego. W ten sposób nowe zgromadzenia przez pralnie, pracownie krawieckie, schroniska dla ubogich, sklepy i placówki gastronomiczne, sierocińce i bursy rozpoczęły apostolstwo i ewangelizację, przemianę serc dzieci, rodziców, dziadków. Wszystko postawili na rodzinę, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Czcigodni ojcowie, kochane siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, dziś w ten szczególny dzień dziękujemy tym wszystkim zastępcom waszych współbraci i was za świadectwo życia zakonnego, za wczoraj i dziś, które tworzycie. Nie byłoby roku 1918, ale też nie byłoby roku 1989, gdyby nie zakony, gdyby nie mrówcza, mozolna, ukryta, a nierzadko szykanowana przez władze PRL praca u podstaw z najbardziej tego potrzebującymi. I dzisiaj powierzamy was Matce Bożej i Świętemu Józefowi, patronowi tego miejsca, by ich wstawiennictwo umacniało nasze rodziny, aby były otwarte na oddanie swych dzieci Panu. Ewangelista przypomina nam starotestamentalny przepis. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. W czasie nocy zaborów i bezbożnego komunizmu nasze polskie rodziny z radością oddawały swych synów i córki na służbę Panu. Dziś widzimy, jak trudno jest i młodym, i ich rodzicom zaakceptować taką formę życia. Jak trudno jest, mając do wyboru wiele dróg kariery, otwarte granice świata, korzyści materialne, naprawdę stać się znakiem innych wartości, innego sposobu życia. Dlatego wierzymy, że Rzesza Świętych Zakonników i Zakonnic, na czele z błogosławionym Honoratem, patronem tego roku, wyprosił Boga na nowo łaskę, by wiele naszych rodzin
poświęcało swe dzieci dla Pana, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Jest jeszcze jeden znak sprzeciwu, o którym nie można dzisiaj nie wspomnieć. W dzieło misji prorockiej wpisały się przez wiele wieków dziesiątki tysięcy zakonników idących z posługą słowa. Od pierwszych benedyktynów, którzy przynieśli tak wielu z naszych przodków chrzest, przez franciszkanów i dominikanów, tłumaczących zawiłości wiary, jezuitów i redemptorystów, mistrzów słowa i jego przekazu, aż po salezjanów pracujących cierpliwie z młodzieżą. I tym znakiem sprzeciwu są dziś także katolickie media. Wśród nich od 25 lat Radio Maryja oraz od blisko 14 lat także Telewizja Trwam, jak również inne dzieła, między innymi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, powstałe dzięki wytrwałej pracy ojców redemptorystów. O ile trudniej byłoby dzisiaj w Polsce mówić o Bogu i Jego Kościele, gdyby nie wkład tych właśnie mediów w tak bardzo zróżnicowany polski rynek radiowo-telewizyjny. O ile trudniej żyłoby się milionom Polaków, starszych i młodszych, pracujących i emerytów, gdyby nie wspólna modlitwa na tych antenach, katechezy, dyskusje, rozmowy niedokończone. O ile trudniej byłoby zrozumieć polską rzeczywistość, gdyby nie te czasami bardzo wyraźne znaki sprzeciwu. Kochani słuchacze Bożego Słowa, z gromnicami w ręku, jak nasi ojcowie, przychodzimy w to dzisiejsze święto, aby prosić Boga o światło dla nas wszystkich. Potrzebują tego światła z wysoka nasze rodziny, tak bardzo zranione różnymi bolesnymi sytuacjami, brakiem dzieci, chorobami, rozwodami, zazdrością. Potrzebują go nasze szkoły, zwłaszcza katolickie, w dobie reorganizacji, by były miejscem wychowania i zdobywania wiedzy. Potrzebują wreszcie tego światła z wysoka nasze parafie i diecezje, zakony i wspólnoty, a zwłaszcza seminaria duchowne i nowicjaty zakonne, gdzie czasem płomień zapału przygasa i woła o nowych, młodych, którzy wezmą do ręki tę pochodnię Kościoła. Potrzebują tego światła nasze lokalne wspólnoty, nasze małe ojczyzny, bo czasem nazbyt mocno zapanowały tam ciemności. Potrzebują wreszcie tego światła również katolickie media, by jego blask zadziwiał ludzi i przyciągał do wiary i zaufania Bogu. Potrzebują, moi drodzy, tego światła, potrzebuje tego światła wreszcie każdy z nas, by światłość w ciemności świeciła i ciemności jej nie ogarnęły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.